Szukane posiłki to właściwie oczekiwanie osób, które są na wiecznych dietach. Z jednej strony jest to fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o komfort psychiczny. Tak, bo jeśli ktoś uwielbia lody, no to chciałby te lody zjeść nawet jak jest na diecie redukcyjnej, sportowej, stricte i tak dalej. I ja uważam, że będzie to faktycznie dobre zjawisko, jeśli raz, dwa razy w tygodniu jeden oszukany posiłek się pojawi. Tak? Czyli na przykład poniedziałkowe drugie śniadanie to będzie oszukany, ale reszta są dobrze zbilansowane posiłki. Nie wiem, sobotnia kolacja też jest oszukana w jakiś tam sposób. Jest to jedzenie na mieście, którego tej osobie bardzo brakuje, ale reszta posiłków też jest odpowiednio zbilansowana. Natomiast nie zgadzam się absolutnie. Uważam, że jest to antyzdrowotne, antysportowe i wszystko anty. Jeden cały dzień, kiedy wjeżdżają wszystkie oszukane posiłki, począwszy od śniadania, skończywszy na kolacji. Są tam sterty kalorii, pustych kalorii, często alkoholu, cukrów prostych. Czyli najgorszego dziadostwa, jakie możemy wprowadzić do organizmu, mówiąc wprost i brzydko, jest to zaśmiecanie i nie ma takiej możliwości, że w poniedziałek ten organizm będzie już pięknym górskim potokiem, tylko nadal te duże ilości śmieci będą w nim krążyły, a w niedzielę czeka kolejna dostawa, więc nie jest to z punktu widzenia żołądka, trawienia, samopoczucia, nie jest to dobre zjawisko i komfort psychiczny też jest gdzieś tam zachwiany, ponieważ taka osoba jak naje się przez cały dzień, to generalnie wieczorem albo kolejnego dnia ma wyrzuty sumienia, że pilnowała tej diety przez 6 dni, a tego siódmego po prostu najadła się ponad kurek i nic dobrego z tego nie wynika. Jeśli chodzi o wartość kaloryczną, objętościową tego posiłku, to powinniśmy to dostosować do reszty posiłków, czyli jeśli na dany dzień mamy do spożycia 3000 kalorii, no to odstawiamy sobie, że 2400 jemy w czterech innych posiłkach, a te 600 zostawiamy sobie na ten oszukany, tak, żeby mniej więcej zmieścić się w tej puli kalorycznej, natomiast ten jeden oszukany będzie, wiadomo, z produktów kiepskiego pochodzenia, ale już przymykamy na to oko wtedy.